Czy część rynku zostanie udostępniona jako parking? Prezydent złożył wstępną deklarację podczas spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami ze starówki. To odpowiedź na petycje restauratorów, których sytuacja jest bardziej niż trudna. Jak na spotkaniu mówił jeden z właścicieli kawiarni, po podwyżkach rachunek za prąd za dwa miesiące wyniósł 24 tysiące złotych. Jak mówią restauratorzy, nie wiedzą, czy rozwiązanie w postaci parkingu pomoże, ale tonący brzytwych się chwyta. To nie znaczy, że cała płyta rynku zmieni się w parking. Zarówno architekt miejski, miejski konserwator zabytków i Wydział Rozwoju są sceptyczni co do pomysłu. Parking już był i nie wpłynął na handel. Prezydent Łukasz Borowiak i architekt miejski Bartosz Adamczak dodali jednak, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie staną na drodze eksperymentowi. Wspomniano jednak o utrudnieniach, o znakowaniu formalnościach i trzymaniu porządku w parkowaniu. Konflikt stanowić mogą planowane, na rynku imprezy, jarmark, mikołajki czy piknik. Prezydent zlecił Wydziałowi Rozwoju opracowanie możliwych rozwiązań. Miasto miałoby dopuścić parkowanie na rynku w sobotę i niedzielę od 11 do 18. Gdy za parkingi nie są pobierane opłaty, ogranicza to problem, jakim byłoby postawienie parkomatu. Na razie ma być to tymczasowy eksperyment. Decyzja zostanie podjęta najprawdopodobniej w przyszłą środę.